Gość dnia. Edyta Szewczyk, witam Państwa 1 kwietnia w Prima Aprilis w audycji Gość dnia. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Sławomir Morawski, starosta powiatu ciechanowskiego. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. Panie starosto, słyszałam, że dostał Pan powołanie do wojska. No, próbuję mnie pani wkręcić. Jeszcze nie. Tak, to był Prima Aprilisowy żart. Czy pan już zrobił komuś psikusa Prima Aprilisowego? Jeszcze nie, ale myślę nad tym. Już jest jakaś koncepcja? Jest koncepcja, ale nie mogę ujawnić przecież. A kogo będzie pan próbował wkręcić, panie starosto? No, kogoś z rodziny czy ze współpracowników? Z rodziny też, ale ze współpracowników przede wszystkim. No to życzę w takim razie powodzenia. Jeżeli mogę coś doradzić, żart musi być tak na granicy wiarygodności. Nie może być zbyt abstrakcyjny, bo wtedy od razu... Wiem. Tak powinno być i tak przygotowuję. No to w takim razie trzymam kciuki. Pomówmy teraz o rzeczach poważnych. W trakcie poniedziałkowej sesji Rady Powiatu Ciechanowskiego pojawiła się interpelacja dotycząca planowanej budowy szybkiego połączenia Ciechanowa z Warszawą przez Nasielsk. Taka droga miała być budowana i to zadanie nie zostało ujęte w kontrakcie terytorialnym, choć miało być w tym kontrakcie. Jak to się stało, panie starosto? To jest długa historia pomysłu z tym, aby połączenie z Warszawą było właśnie tędy przez Nasielsk. Były kilka samorządów podpisywało taki wniosek do właśnie samorządu województwa, żeby to połączenie było tak wykonane. Był pomysł również, żeby umieścić tą drogę w regionalnym instrumencie terytorialnym. No to akurat ten pomysł nie został, że tak powiem, zrealizowany. Natomiast jeżeli chodzi o ten wniosek pierwszy, oczywiście mamy informację, że nie został wpisany do kontraktu terytorialnego. Do kontraktu. Panie starosto, ale... W tej sprawie będziemy jeszcze z samorządem próbowali rozmawiać, aby ta droga się znalazła. Z informacji takiej nieoficjalnej, z tego co wiem, środki te zostały przekierowane na miasto stołeczne Warszawa, na budowę, między innymi rozbudowę metra. Panie starosta, ale ja pamiętam w ubiegłym roku, jak marszałek województwa mazowieckiego, pan Adam Struzik, gościł w Ciechanowie, mówił o tej właśnie inwestycji i ja odniosłam wrażenie, że to jest pewnik, jeśli chodzi o wpisanie do kontraktu terytorialnego. Co się stało? Myślę, że zwyciężyła koncepcja właśnie przekierowania środków do stolicy. Mhm. Czy pan jako starosta powiatu ciechanowskiego ma sobie coś do zarzucenia? Czy powiat, czy zarząd powiatu coś przespał, jakąś sytuację? Myślę, że nie przespaliśmy. W tej sprawie współdziałało kilka samorządów, łącznie z samorządem miasta Ciechanowa i nie tylko, bo przecież droga przebiega przez kilka powiatów, prawda, przez powiat pułtuski, legionowski, nowodworski, legionowski, no oczywiście ciechanowski i jest to dla nas pewnym zaskoczeniem, dlatego będziemy pytali pana marszałka o pisemną odpowiedź. Mhm. Jakie są szanse na to, że coś się jeszcze w tej kwestii zmieni? No, myślę, że 50 na 50. Mhm. Powiedzmy jeszcze o znaczeniu tej inwestycji. Ona, ta droga łączyłaby nie tylko właśnie Ciechanów z Warszawą. To jest alternatywa dla Krajowej Siódemki, prawda? W jakimś sensie jest to alternatywa dla Krajowej Siódemki. Natomiast trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że trudno jest. Droga jest, że tak powiem, na różnych odcinkach należąca do różnych kategorii. No między innymi do kategorii powiatowych.
To nie jest łatwo zgrać program inwestycyjny, jeżeli kilka podmiotów wchodzi, że tak powiem, w grę. No przekonaliśmy się, przynajmniej przekonało się miasto Ciechanów na organizacji, właśnie, że po kilku latach nie doszło do tego. Mhm. Dlatego postulowaliśmy również, aby droga ta została przekwalifikowana na drogę wojewódzką, żeby był jeden podmiot, prawda, który będzie nią zarządzał i który ją będzie przebudowywał. No, takiej odpowiedzi jeszcze też nie dostaliśmy. No, trzymam kciuki, żeby coś się w tej kwestii udało wywalczyć, bo to połączenie jest bardzo potrzebne, szczególnie tym osobom, które pracują w Warszawie i dojeżdżają codziennie do Warszawy. No niewątpliwie tak, bo ponieważ droga jest krótsza o kilka kilometrów niż ta, którą jedzie się przez Płońsk i potem Siódemko. Ona jest mniej może potrzebna dla mieszkańców samego Ciechanowa, które mają dobre połączenie w tej chwili kolejowe z miastem stołecznym Warszawa, ale na pewno jest istotna, jeżeli chodzi o przebieg przez określone miejscowości, no i oczywiście jest krótszym dojazdem, co jest nie bez znaczenia przecież dla finansów dojeżdżających. Zmieńmy teraz temat, pomówmy o Domu Polonii. Trwa intensywny remont tego obiektu, już zmiany są na zewnątrz widoczne. Coś tam się dzieje. Działo się cały czas, pani redaktor. Natomiast no, teraz widać, zaczyna być widać to, co się dzieje. No, zwykłego przechodnia interesuje już ten efekt widoczny, prawda, a nie przygotowanie. Trwa końcówka pierwszego etapu przebudowy. On miał się zakończyć w roku ubiegłym, no, na skutek pewnych perturbacji, prawda? Nieco innego, innej koncepcji wzmocnienia przede wszystkim fundamentów. Ten czas się przeciągnął, ale jak widać... To też te fundamenty wyszły w praniu, że tak powiem, tak? Że one są tak słabe. No to wyszło po pierwsze w praniu, że one tak są słabe. Poza tym była inna metoda przyjęta ich wzmocnienia. Z zewnątrz nie mogliśmy wejść od ulicy Warszawskiej, ulicy Pijanowskiego, prawda? W związku z powyższym no, trzeba było przeprojektować i od wewnątrz wzmocnić fundamenty. Wszystko to zostało wykonane, czy wykonywane jest jeszcze w tej chwili, no bo zima jest takim okresem. To dzięki Bogu łagodna zima była, więc można było te prace prowadzić, prawda, wcześniej. Do 30 maja ma być zakończony pierwszy etap i on będzie zakończony, bo widać po postępie prac. W kwietniu rozpisujemy przetarg na etap drugi i w roku 2016 jestem przekonany, że będzie to końcówka i przeprowadzka Powiatowej Biblioteki Publicznej właśnie do tego budynku. Dom Polonii jest przywracany do swojego pierwotnego wyglądu. To będzie piękny, tak, przedwojenny budynek. Takie też było założenie, prawda? Nasze, że ma on wrócić z powrotem do tego wyglądu, który udało się odtworzyć z fotografii, z przekazów, bo jako takiej dokumentacji nie było, ale były fotografie z tamtego okresu czasu, a więc można sobie wyobrazić, jak on wygląda. Już się ozdobne gzymsy pojawiają, wiem, że balkony będą też przywrócone, takie jak były kiedyś. Wszystko tak, jak było kiedyś, będzie zrobione. Gzymsy nieco inaczej, dach przecież przebudowany, no wnętrza oczywiście muszą być pod księgozbiór, nie drewniany, jakby w tamtym, w poprzednim budynku, a cały środek będzie wyglądał no, niestety inaczej. Pomówmy o tym, co tam się konkretnie znajdzie w tym budynku i od kiedy mieszkańcy Ciechanowa i powiatu ciechanowskiego będą mogli korzystać z Domu Polonii. No więc tak jak założone zostało w projekcie, piętro pierwsze i drugie to są te piętra stricte pod potrzeby powiatowej biblioteki publicznej, czyli pod bibliotekę. Natomiast parter
przewidziany jest w projekcie na cele kawiarenki internetowej, na galerie, prawda, więc i w tym celu będzie wykorzystywany. A termin, myślę, że oddania do użytku, to jest już takiego całkowitego z przeprowadzeniem, to jest końcówka 2016 roku. Mhm. Czyli na jesieni? Czyli sądzę, że to jest, będzie, dotrzymamy tego terminu jesiennego. Mhm. Jeżeli nic się nie wydarzy jeszcze w międzyczasie, ale nie sądzę, żeby coś mogło się wydarzyć. Pieniądze na ten cel w budżecie są zarezerwowane roku 2015 na drugi etap, więc nie ma tutaj żadnego zagrożenia. To powiedzmy jeszcze, ile będzie cała inwestycja kosztowała? Myślę, że cała inwestycja w efekcie zamknie się kwotą około 5 milionów złotych. Skoro mowa o inwestycji, pomówmy teraz o innej inwestycji, bardzo znaczącej i ogromnej pozycji w budżecie powiatu ciechanowskiego, wspartej też środkami unijnymi, to trzeba zaznaczyć. Rozbudowa specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego przy ulicy Sienkiewicza. Ta rozbudowa była tematem wystawy przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Jak to się stało, że taka inwestycja nasza tutaj z Ciechanowa trafiła na warszawskie salony? Wystawa, która miała miejsce 9 marca tego roku, organizowana oczywiście przez Ministerstwo, czy we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji przed Pałacem Prezydenckim, miała jakby pokazać taki tematycznie samorząd, demokracja, wolność, ja, ty, my, czyli w sumie samorząd, prawda, i gdzie różne podmioty, no między innymi powiaty mogły prezentować to, co według nich no było, czy można pokazać ciekawego. Uznaliśmy, że powiat ciechanowski powinien zaprezentować o właśnie rozbudowę tegoż ośrodka szkolno-wychowawczego. Przede wszystkim dlatego, że jest to architektonicznie ładny obiekt z dobrymi rozwiązaniami, a przede wszystkim również dlatego, że no, jest w ramach szkolnictwa no, specjalnego. W powiecie ciechanowskim od lat przykładamy dużo uwagi właśnie do tego szkolnictwa, do zapewnienia tej młodzieży, dzieciom, które tam pobierają naukę, bardzo dobrych czy godziwych warunków właśnie do nauki. No i tym, którzy korzystają z internatu tegoż ośrodka, no godziwych warunków mieszkania. Czy już właśnie podopieczni ośrodka korzystają z tego internatu? Czy ta inwestycja już jest finalnie zakończona? Inwestycja jest finalnie zakończona. W tym roku były montowane urządzenia kuchni, meble i tak dalej, dlatego to się jeszcze na ten rok przeciągnęło, ale już od ferii będą mieszkali młodzież. Powiedzmy jeszcze, co w ramach tej inwestycji zostało zrobione, bo został dobudowany nowy budynek w charakterze tego oczywiście starego poniemieckiego pierwotnego budynku. Budynek został dobudowany nowy. Elewacja poprawiona była na również budynku poprzednim. Wykonane zostały boisko wielofunkcyjne dla młodzieży, parkingi, ogródek jordanowski. No a wewnątrz, no to jest w ogóle inny obiekt. Inny świat. Panie starosto, co na tej wystawie było prezentowane? Czy to były fotografie tej inwestycji, czy jakaś prezentacja? I z jakim przyjęciem się spotkała ta wystawa? Cała wystawa miała charakter planszowy, prawda? W związku z powyższym, duże zainteresowanie było właśnie tematyką i tym, i naszym ośrodkiem. No przede wszystkim fotografie. Czy sądzi pan, panie starosto, że ktoś pójdzie za naszym przykładem i podobny wniosek będzie próbował napisać o wsparcie takiej podobnej inwestycji? Jeżeli inne ośrodki w innych powiatach mają dość trudne warunki, prawda, ponieważ sam ośrodek szkolno-wychowawczy w
całej swojej historii, prawda, tego szkolnictwa był przenoszony kilkakrotnie w starym budynku, przecież w jednym budynku była część szkoły, część internatu z całym zapleczem, czyli kuchennym i tak dalej. Teraz część internatu z zapleczem kuchennym jest wyniesiona do innego budynku, więc same rozkurczenie w szkole dla klas, prawda, zdecydowanie większe będzie. Czy jest już w tej chwili inna funkcjonalność? Na początku inwestycja miała kosztować ponad 11 milionów złotych, potem w trakcie realizacji, oczywiście w przetargach ona zdecydowanie niższe kwoty w grę wchodziły, ale mimo wszystko ten koszt ostatecznie jest koło ponad 8 milionów złotych. Z czego wsparcie unijne? W jakim procencie? Wsparcie unijne w procencie 83% i 6%. No to fantastyczny wynik. Pomówmy teraz o... Zmieńmy temat. Pani starosto, na początku marca brał pan udział w kongresie 25-lecia samorządu terytorialnego w Poznaniu i odebrał pan wyróżnienie dla powiatu ciechanowskiego. Co to za wyróżnienie i za co zostało przyznane? Rzeczywiście 5 marca w Poznaniu w ramach, że tak powiem, ogólnopolskiego rankingu gmin i powiatów wręczane były wyróżnienia w postaci dyplomów. Powiat ciechanowski znalazł się na 15 miejscu w tym rankingu, czyli na bardzo wysokim miejscu. No i jako jeden spośród tych 15 powiatów uzyskał właśnie to wyróżnienie. Wyróżnienie było... Klasyfikacja samorządów, może tak, klasyfikacja samorządów w tym rankingu była prowadzona przez ekspertów Związku Powiatów Polskich. 11 różnych dziedzin było brane pod uwagę, prawda, czy w 11 grupach tematycznych, takie jak działania prewencyjne i prorozwojowe, rozwiązywania i jakości usług dla mieszkańców, funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego, rozwój społeczeństwa informacyjnego, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, umacnianie systemów zarządzania, bezpieczeństwem informacji, no między innymi tego typu sprawy. No i okazuje się, że w powiecie ciechanowskim te sprawy są w miarę dobrze rozwiązywane, stąd też to wyróżnienie, z którego bardzo się cieszymy. Jakie znaczenie dla powiatu ma to wyróżnienie? Czy to tylko prestiż i chwała? No przede wszystkim w znacznym stopniu prestiż i chwała, prawda? Natomiast ta informacja jest w środkach masowego przekazu, prawda? Jest w ramach również i Związku Powiatów Polskich, ale nie tylko, przez tej konferencji, prawda? Czyli promocyjne znaczenie pana na zasadzie promocyjnego. No i satysfakcji, że dobrze pracujemy. No, w takim razie gratuluję wyróżnienia, gratuluję tej nagrody. Panie starosto, pomówmy o wizycie komendanta głównego Straży Pożarnej w Ciechanowie. Po co pan komendant przyjechał do Ciechanowa? Około 2 miesiące temu zmienił się komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej na Mazowszu. Dotychczasowy komendant pan Gustaw Mikołajczak objął funkcję zastępcy komendanta głównego straży, a w to miejsce został powołany pan Józef Galica, który między innymi objął nowe gospodarstwo, duże, specyficzne, prawda, bo w grę wchodzi cały obszar Warszawy, przecież straż nie jest podzielona na dwie komendy, a jest to jedna komenda, z takimi wyzwaniami chociażby jak metro, prawda, i
i to, co się działo ostatnio z płonącym mostem. No ale chciałbym wiedzieć... Warszawa to ma pecha do tych mostów. Albo im zalewa tunele, albo im zalewa mosty, albo płoną. Co się dzieje, ale na pewno nie są to winni temu strażacy. Tak. No i chciał po prostu zapoznać się również z warunkiem i pracy, i działania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ciechanowie. No jak to też... funkcjonowanie zostało ocenione przez komendanta? Przez komendanta to ocenione zostało wysoko. Zaprezentował to komendant Muszyński na slajdach, prawda, i co się działo od powiedzmy 2007 roku, jakie inwestycje zostały poczynione, jak organizacyjnie wygląda, prawda, jednostka operacyjnie, jakie są czasy operacyjnego dojazdu, prawda, i tak dalej. I rzeczywiście zostało to ocenione przez pana komendanta, który przyszedł do nas z Małopolski, dość wysoko. Panie starosto, czy my, mieszkańcy powiatu ciechanowskiego, możemy czuć się bezpiecznie, możemy spać spokojnie, wiedząc, że taka, a nie inna straż pożarna nad naszym bezpieczeństwem czuwa? Ja myślę, że możemy czuć się spokojnie, ponieważ obok Państwowej Straży Pożarnej, no przecież funkcjonuje 55 jednostek ochotniczych straży pożarnych, z tego w tej chwili już 16 w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. One są lepiej wyposażone, lepiej wyszkolone, prawda? W pierwszej kolejności biorą udział, że tak powiem, w akcjach wtedy, kiedy tej pomocy potrzeba. No, prowadzona jest szeroko działalność prewencyjna, chociażby to z niewypalaniem, co jest aktualnie, prawda, ważne bardzo, niewypalaniem traw, bo od tego przecież różne skutki są. Sądzę, że wypalanie traw to taki temat rzeka, panie starosto. Ja myślę, że to pokolenie musi wymrzeć. Pewnie tak, przyzwyczajenia. Mentalność musi się zmienić przede wszystkim. Co roku do wypalania tych traw. Mentalność tak musi się zmienić, ale myślę, że jeżeli nie będziemy prewencyjnie o tym mówili, prawda, no przecież przewidziane są również kary, ale nie mówili o tym. I chyba tylko właśnie te kary, ta groźba utraty dopłat dla rolników, chyba tylko to skutkuje, bo niestety co wiosnę jest ten sam problem i ta sama plaga powraca jak bumerang. I to jest trudny bardzo... I giną ludzie, tak, giną strażacy. Tak, trudny bardzo temat, no ale trzeba o nim mówić, prawda, bo jeżeli w ogóle nie będziemy o nim mówili, czy nie zapobiegali temu, to zjawisko będzie się rozprzestrzeniało jeszcze bardziej. Panie starosto, pomówmy teraz o szkolnictwie zawodowym. Pan, goszcząc u mnie w audycji Gość Dnia po wyborach samorządowych, kiedy objął pan po raz kolejny funkcję starosty powiatu ciechanowskiego, powiedział pan, że ta kadencja będzie poświęcona szkolnictwu zawodowemu. Co pan miał na myśli, mówiąc te słowa? Sądzę, że należy zmieniać model nauczania z kierunku ogólnokształcącego w kierunku zawodowym. Po kierunkach zawodowych rynek pracy, bo przecież do tego rynku trzeba się odnieść w jakimś sensie, prawda? Absolwenci nie mają większych problemów ze znalezieniem pracy. Na rynku pracy oczywiście funkcjonują przede wszystkim absolwenci kierunków ogólnokształcących, kierunków humanistycznych potem, prawda, w perspektywie dalszej nauki, gdzie no, występują spore trudności. Stąd też jakby wracamy z powrotem do pomysłu, żeby większa ilość młodzieży miała szansę i mogła się uczyć w dobrze wyposażonych szkołach zawodowych. No myślę tu o technikach przede wszystkim, chociaż również kilka szkół zawodowych, typowo zawodowych, prawda, mamy, ale również o technikach. W tym kierunku piszemy programy, szkoły piszą programy, prawda, gdzie obok tej formy edukacyjnej
jest możliwość doposażenia w sprzęt różny. Rok 2015 został przez minister edukacji właśnie ustanowiony rokiem szkolnictwa zawodowego, ale powiat ciechanowski już jakby wcześniej nastawił się na ten trend, na powrót do tego szkolnictwa zawodowego. Wcześniej dostrzegliśmy taką potrzebę, biorąc pod uwagę rzeczywiście tutaj nasz rynek pracy, nasze otoczenie i to, co absolwenci, jak absolwenci naszych szkół znajdują się właśnie na rynku pracy. I okazało się, że jak mówię, ci po szkołach zawodowych, po technikach, po studiach, chociażby w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, po kierunkach inżynierskich. Nie wspominając już o politechnikach i innych tego typu. Na politechnikach student na drugim roku już ma gwarancję pracy. Ma gwarancję pracy, bo już zakład pracy bierze go najpierw na praktykę, potem się przygląda i w momencie, kiedy kończy studia, to ma pracę. Już jest stanowisko dla niego. Już jest stanowisko. Jest to praca pewna. Czego nie można powiedzieć? O humanistach. I tu jest ten właśnie problem. Potrzeba jest w dalszym ciągu ludzi po studiach technicznych. Natomiast no, sami dostrzegamy na rynku ciechanowskim, prawda, że humaniści mają problem. I co robicie w tym kierunku, żeby te szkolnictwo zawodowe przywrócić do takiego wysokiego poziomu? No, wspomniał Pan o inwestycjach. No przede wszystkim tak. Przede wszystkim wyposażenie. To są inwestycje, no między innymi w pomoce, prawda, dydaktyczne. To jest również jakby praca dyrektorów i kierownic szkół, aby zaprezentować młodzieży, no przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej, to, że to szkolnictwo zawodowe ma przyszłość przed sobą, przed nimi, prawda. Stąd też, no między innymi organizowane cyklicznie w tym roku również regionalne targi edukacji i pracy, które w kwietniu, konkretnie 24 kwietnia organizujemy wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, na których młodzież gimnazjalna z terenu powiatu będzie miała możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, czyli szkół prowadzonych przez powiat ciechanowski, przecież nie tylko przez powiat ciechanowski, bo na terenie powiatu różne podmioty prowadzą działalność i prowadzą różne szkoły, prawda, jak chociażby czy szkoły mundurowe, czy szkoły ogólnokształcące dotychczas, ale to jest ta oferta dla gimnazjalistów, w tym momencie dla ich rodziców, żeby pokazać, że szkoły po szkołach zawodowych ten start, że tak powiem, będzie łatwiejszy w dorosłe życie. Panie starosto, czy powiat obserwuje większe zainteresowanie tymi właśnie zawodowymi szkołami? Systematycznie zmniejsza się ilość szkół o kształceniu ogólnokształcącym. Zakończyły swoją działalność licea profilowane, których absolwenci też mieli duże kłopoty. Zmniejsza się zresztą ilość w ogóle młodzieży, prawda, która przychodzi do naszych szkół i do szkół prowadzonych przez samorząd powiatowy, bo na przestrzeni gdzieś 7-8 lat nabieraliśmy do klas pierwszych około 1300-1400 młodzieży. W ubiegłym roku było to 860 i szacujemy, że ten rok będzie mniej więcej na tym samym poziomie. Także ilość młodzieży już w naszych szkołach zdecydowanie się zmniejsza. Chyba ten trend w tym roku bądź w przyszłym zostanie zahamowany, że już dalszego spadku młodzieży nie będzie. To są oczywiście również perturbacje na rynku pracy nauczycieli, prawda, bo im mniej młodzieży, tym mniej oddziałów, więc również tutaj są pewne wyzwania dla nas, no ale do tej pory udało się to wszystko rozwiązywać
dobrze dla również i dla młodzieży, i dla kadry uczącej w szkołach. I myślę, że ten kierunek będzie powoli się odwracał, czyli będzie coraz więcej młodzieży przychodziło, a więc będzie lepiej. I tego życzę. Jeszcze raz przypominam, targi edukacji, 7. subregionalne targi edukacji i pracy 24 i 25 kwietnia w Ciechanowie na hali Mosiru. Tak, zapraszamy wszystkich chętnych, którzy chcieliby skorzystać z tej oferty, do przyjścia i zapoznania się. Będą tam szkoły wyższe, będą szkoły średnie, prawda? Więc dla wszystkich coś się znajdzie. Panie starosto, ostatnie pytania. Jaki plan na święta? W gronie rodzinnym pan zamierza spędzić? Tradycyjnie już święta spędzamy w gronie rodzinnym, w naszym domu rodzinnym. Przyjeżdżają dzieci, wspólnie przygotowujemy święta, no i wspólnie oczywiście potem w nich uczestniczymy. Tak będzie i w tym roku. Czego mogę panu życzyć, panie starosto, na te święta? Może czego pan chciałby naszym słuchaczom życzyć? No sobie życzyłbym, żeby te święta były w miarę ciepłe. No i właśnie... Na to się niestety nie zanosi, że mówimy o cieple takim rodzinnym, o cieple rodzinnym, jeżeli mówimy, to tak. No ja swoim słuchaczom też chciałbym życzyć, mieszkańcom powiatu ciechanowskiego, zdrowia, co jest chyba rzeczą ważną zawsze, ale żeby te święta mogli spędzić w gronie rodzinnym, w tej ciepłej atmosferze takiego życia duchowego. No bo cóż, są to święta Zmartwychwstania Pańskiego, aby na świątecznym stole nie zabrakło tego symbolu życia, jajka, prawda, żeby zarówno te święta, jakby kolejne dni również po nich były dniami coraz lepszymi. Ja się przyłączam do tych życzeń. Bardzo dziękuję, panie starosto, za dzisiejszą wizytę w studio. Przypomnę, że moim i państwa gościem był dzisiaj pan Sławomir Morawski, starosta powiatu ciechanowskiego. Dziękuję, pani redaktor, dziękuję państwu, a do wojska nie idę. Powtórka naszej rozmowy dzisiaj o godzinie 22.30, natomiast na kolejnego gościa zapraszam państwa już jutro tradycyjnie o 13.10. Dziękuję bardzo, do usłyszenia, Edyta Szewczyk. Thank you.